Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu podsumowujemy 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Mazowsze inwestuje w zdrowie. Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, ogromne zmiany w każdym zakątku regionu, dynamiczny rozwój mazowieckich miast i wsi, a także poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza to tylko nieliczne z celów, jakie samorząd województwa mazowieckiego osiągnął w trakcie 25 lat istnienia. 5 czerwca 1998 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o samorządzie województwa. Zmieniła ona podział terytorialny kraju, zmniejszając liczbę województw z 49 do 16. W 2024 roku przypada okrągły jubileusz województwa mazowieckiego. Z tej okazji zapytaliśmy młodych Mazowszan, co wiedzą na temat Sejmiku Województwa. Sejmik to jest organ samorządu wojewódzkiego i zajmuje się na przykład finansowaniem projektów w szkole, rozdają stypendia, dają środki na budowanie nowych ośrodków kultury lub dla sportu. To jest właściwie najbardziej złożona forma życia zbiorowego, w której obywatele mają szansę sprawować władzę, oczywiście ograniczoną ustawowo. Samorząd województwa od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz mieszkańców regionu, budując, modernizując i doposażając mazowieckie placówki medyczne, inwestując w oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, budowując drogi, czy wspierając gminy i powiaty w ramach autorskich programów wsparcia. Sejmik województwa jest to ciało przedstawicielskie całej naszej wspólnoty wojewódzkiej. Wybrani przedstawiciele reprezentują interesy wszystkich mieszkańców Mazowsza. W całym województwie odbywają się jubileuszowe koncerty. W Ciechanowie obchody 25-lecia Mazowsza połączono z przypadającym na 8 marca Dniem Kobiet. Rzecz jest naprawdę unikalna w najwyższym poziomie artystycznym. Przeplatanie się tych dwóch rodzajów muzyki naprawdę jest fascynującym doznaniem. Jestem dumna, że jako kobieta i radna województwa mogę razem z 1000 kobiet świętować ten Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ostatnie 25 lat to czas zmian, inwestycji i rozwoju. W efekcie dziś Mazowsze wytwarza prawie 1/4 PKB Polski, a według danych GUS Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. W tym czasie zrealizowano setki projektów. Powołano spółkę Koleje Mazowieckie, które rocznie przewożą około 70 milionów pasażerów i zmodernizowano cały tabor. Wybudowane zostało lotnisko w Modlinie. Powstały także liczne placówki medyczne, np. SOR w Radomiu, Centrum Onkologii w Płocku czy Szpital Psychiatryczny w podwarszawskich Ząbkach. Rozbudowanych i doposażonych zostało wiele instytucji kultury, a liczne zabytki odzyskały swój dawny blask. Znacznie zwiększone zostały nakłady finansowe na oświatę i wychowanie oraz ochronę zdrowia. Dzięki tym działaniom dziś Mazowsze postrzegany jest jako najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju. Obecnie mieszka tu blisko 5,5 miliona osób. O tym, jakie będzie Mazowsze w kolejnych latach, zdecydują mieszkańcy województwa w najbliższych wyborach. W całym województwie trwa podpisywanie umów w ramach 12 z ponad 20 programów wsparcia Sejmiku Województwa. Do lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza trafi w tym roku rekordowa kwota – ponad 1 mld zł. Do tej pory rozstrzygnięto połowę z ponad 20 tegorocznych programów wsparcia. W ramach 12 z nich zrealizowanych zostanie około 2,5 tysiąca inwestycji na całym Mazowszu na łączną kwotę blisko 200 milionów złotych z budżetu województwa. Wspieramy gminy, wspieramy powiaty po to, żeby warunki życia ludzi po prostu poprawiać i wyrównywać. To jest też taki mechanizm, który wspomaga rozwój gospodarczy. Te inwestycje będą wzmacniały lokalne ojczyzny naszych mieszkańców w poszczególnych gminach. Bardzo jestem dumna z tych programów, bo one po raz pierwszy tak mocno są przekazywane na rzecz poszczególnych mieszkańców, czy seniorów, czy młodych, czy osób dorosłych w potrzebie, ale też budują naszą lokalną wspólnotę. To są wszystko środki, które kierujemy, aby wesprzeć samorządy lokalne i żeby można było razem zrobić więcej. W tym roku prawie 1 mld zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentów wsparcia. To jest mniej więcej budżet województwa świętokrzyskiego. Budżet województwa świętokrzyskiego dzisiaj jest do Państwa dyspozycji. Otrzymaliśmy na modernizację remizy strażackiej 40 tysięcy złotych. Bardzo mocno zasilają też nasze budżety, ponieważ z każdym rokiem przybywa zmodernizowanych strażnic, świetlic wiejskich. Za te pieniądze zagospodarujemy tereny zielone wokół nowo powstałych domów dziecka.
Wszystkie te programy, które są realizowane, one dają nam dużą satysfakcję, dlatego że odpowiadamy na potrzeby, oczekiwania naszych mieszkańców. Dostaliśmy wsparcie na inwestycje sportowe. Będzie to realizacja trybuny wokół boiska treningowego. To 200 tysięcy na wymianę ogrzewania w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Piec gazowy, który w tym momencie nas ogrzewa, to inwestycja z 98 roku. Dzięki tym programom wybudujemy wielofunkcyjne boisko. Zmodernizujemy też obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej i to będzie takie centrum integracji dla mieszkańców, dla strażaków, dla sołectwa. Dzięki tym środkom mieszkańcy gminy Rybno będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych, kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów. W sumie podpisaliśmy 6 umów na kwotę ponad 1 000 000 złotych, a więc te pieniądze trafią zarówno do sołectw, jak również na poprawę bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy dofinansowanie do modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Otrzymaliśmy kwotę około 130 tysięcy złotych. U siebie mamy gminne stowarzyszenie seniorów, to jest Radosna Jesień. I ta Radosna Jesień liczy ponad 200 członków. Oni są bardzo aktywni jako seniorzy, odwiedzają kraj, program i wsparcie, które będzie także poświęcone temu, żeby mogli zobaczyć nowe miejsca, nowe zachowania, nowe kultury. W tym roku ponad 1 000 000 złotych pozwoli m.in. na zakup sprzętu i remont strażnic dla strażaków ochotników i zakup autobusów dowożących uczniów do szkół. Powstaną nowe obiekty sportowe i place zabaw. Wyremontowane zostaną drogi, szkoły czy szpitale. Ze wsparcia skorzystają sołectwa, młodzieżowe rady, seniorzy i działkowcy. Dofinansowane zostanie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Pieniądze pomogą również zadbać o zdrowie Mazowszan, a także klimat i czyste powietrze w całym regionie. A to tylko połowa z ponad 20 programów wsparcia, które w tym roku zrealizuje Sejmik Województwa. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 65 milionów złotych na rozbudowę placówek medycznych w Ciechanowie i Otwocku. A do strażaków ratowników z Nowej Suchej i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion trafiły karetki przekazane przez płockie pogotowie. Budowa nowego obiektu przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie to jedna z największych inwestycji na północnym Mazowszu. W nowoczesnym budynku będą się mieścić oddziały zakaźne i psychiatryczne wraz z poradniami. Samorząd Mazowsza na budowę przeznaczył ponad 45 milionów złotych. Jest to oczywiście oddział zakaźny całodobowy, ale wiem, że szpital ma ambicje, żeby również dokonywać obsługi pacjentów w systemie dziennym, tak żeby objąć jak największą liczbę pacjentów ochroną. Uzyskaliśmy nowoczesną przestrzeń medyczną, w której znajdą miejsce dwa oddziały, oddział obserwacyjno-zakaźny i oddział psychiatryczny. Ta przestrzeń jest utworzona typowa dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego, która daje możliwość tak naprawdę izolowania każdego pacjenta, który będzie przebywał, który będzie hospitalizowany, który będzie leczony. Remontu doczekał się również oddział chorób płuc pod oddziałem onkologicznym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Powstała tam również nowa pracownia tomograficzna z nowoczesnym tomografem. Inwestujemy w ten szpital i będziemy inwestowali. On jest ważny dla całego województwa. Tu są zresztą leczone osoby także spoza Mazowsza. Także myślę, że przed szpitalem dobra przyszłość. Ważne, żeby z tego szpitala jak najwięcej pacjentów wychodziło po prostu zdrowych. Ten świat ochrony zdrowia jest bardzo dynamiczny. Spodziewamy się zmian i to, co musimy robić, to obserwować, co się dzieje dookoła i wykorzystać szanse, które będą się przed nami pojawiały. Dzięki nowym ambulansom, w które samorząd województwa doposaża placówki medyczne w ramach unijnego programu, wcześniej używane pojazdy mogą być przekazywane kolejnym podmiotom. W ten sposób do strażaków z Nowej Suchej i do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion trafiły specjalistyczne ambulanse przekazane przez płockie pogotowie. Druhowie będą wykorzystywać pojazdy podczas akcji ratowniczych, a wolontariusze stowarzyszenia do zabezpieczania imprez masowych i akcji krwiodawczych. Przekazujemy dzisiaj dwa samochody transportowe. Jeden pójdzie do organizacji pozarządowej Legion, która zajmuje się krwiodawstwem, niesieniem
też pomocy. Te karetki, które przekazaliśmy tutaj dla krwiodawców i dla druhen i druhów strażaków, ratowników, to ogromne wyróżnienie, można powiedzieć, dla tych dwóch organizacji, które działają na Mazowszu. Tylko w 2024 roku samorząd Mazowsza dofinansuje remonty i inwestycje w mazowieckich placówkach medycznych kwotą blisko 440 milionów złotych. Dzięki wsparciu samorządu województwa uczniowie i podopieczni kilku placówek oświatowych na Mazowszu zyskają nową przestrzeń do nauki i zabawy. Edukacja jest, myślę, podstawą rozwoju. Ważna jest infrastruktura, ważne są wszystkie inne elementy, żeby nasze dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach, miały dostęp do przyzwoitych i warunków i najnowszych technologii. Ze wsparciem z budżetu województwa zmodernizowane zostały m.in. trzy placówki oświatowe w gminie Zakroczym. W ramach jakby projektu są realizowane cztery zadania. Rozbudowa szkoły podstawowej w Wojszczyzach, czyli miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Odwiedzimy przedszkole publiczne w Zakroczemiu. Tam rozbudowaliśmy to przedszkole o kolejną jakby piękną, dużą salę dla kolejnej grupy. Odwiedzimy również szkołę podstawową w Zakroczemiu, gdzie w ramach tych środków przeprowadziliśmy modernizację całego piętra, wszystkich sal na tym piętrze wraz z adaptacją sal pod pracownię językową, przyrodniczą. Każde pieniądze wydane na edukację, w tym momencie to jest około 4 milionów, to jest wykształcenie naszych dzieci. I tutaj tak naprawdę pieniądz nie ma wartości takiej, co ma wartość edukacji naszych dzieci. W Sadownym trwa budowa przedszkola i żłobka na około 200 dzieci. W budynku będzie mieścić się 6 oddziałów przedszkolnych. Koszt inwestycji to blisko 4 miliony złotych. Jestem dumna z tego projektu, bo jeżeli Sadowne ma się rozwijać, jeżeli ma być przyjazne dla naszych mieszkańców, to dzięki takim placówkom. Tam będą zlokalizowane oddziały przedszkolne, ale również dwa oddziały żłobkowe. Przedszkolne na 150 dzieci i żłobkowe na 30 dzieciaków. Z nowoczesnej i komfortowej przestrzeni do edukacji może korzystać również ponad 120 maluchów ze Szczawina Kościelnego. Inwestycja polegająca na budowie nowego przedszkola jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ to tak naprawdę fundament rozwoju edukacji na przyszłość dla naszych dzieci. Sale są przestronne, bezpieczne, dobrze wyposażone. Samorząd Mazowsza dofinansował wszystkie inwestycje kwotą blisko 8,5 miliona złotych. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień. Kiedy miałem 2 lata, wybiegłem za tatą do jego pracy. Remiza była blisko nas, a ja sam z pieluchą i do straży. Tam mnie ciągnęło od zawsze. Już wtedy wiedziałem, dokąd biec. Dzisiaj na dźwięk syreny wstaję i biegnę, gdzie tylko mnie potrzebują. Lubię być częścią zastępu. Lubię te emocje. Lubię pomagać. Wspieramy strażaków. Chcemy, aby niosąc pomoc innym, byli dobrze wyposażeni.